Siema ludzie. Ten film kieruje do ludzi inteligentnych i myślących inaczej. Ktoś powiedział, że od momentu, kiedy wstąpiłem do Fejmu, że mi odpierdoliło, że wrzucam jakieś dziwne filmy, których połowa ludzi nie rozumie, która większość ludzi nie rozumie. I teraz wam powiem, o co w tym wszystkim chodziło. Odezwał się do mnie Wojtek Gola i powiedział, że chce, żebym był w Fejmie, w organizacji, która dopiero zaczynała, która raczkowała, która cieszyła się 4000 widzów chyba na live'ie. I powiedział, żebym w nich uwierzył. Zobaczcie, słowo uwierzył. Nie, że ma nadzieję, że mu się uda, tylko mówi: Dawid, uwierz, uwierz. Ja mówię: wierzę, wierzę. I powiem wam, dlaczego poszedłem do Fejmu. Nie, żeby się tam bić, tylko żeby dotrzeć do większości mordeczek, do ludzi hejtowanych, do ludzi poniżanych w necie, do ludzi, którzy są sami ze sobą, którzy nie rozumieją tego świata, którzy są pogubieni. Dlaczego chciałem do nich dotrzeć? Bo jakiś czas temu, można powiedzieć, że całkiem przypadkowo, siedząc, paląc sobie gdzieś tam blanta, rozwiązałem test Cikady 3301. Bardzo dużo ludzi poszło w jednym kierunku, który był banalny. Drudzy inteligenci zaczęli szukać miejsc na świecie, docierali do znaków. A tylko 5 osób dotarło do źródła. Źródła. I tam ktoś mi ustawił głowę, że moje życie jako bad boys, pieniądze, sława, ktoś powie, jaka tam sława, zwiedziłem cały świat, tańczyłem dla tysiąca kobiet, życie jak w Madrycie, w każdym mieście inna laska. Ktoś powie: o pierdoli. Nie, ja się nie chwalę, ja chcę wam pokazać, że miałem wszystko. Sobie żyłem tak troszeczkę jakby z boku tego wszystkiego, znałem wszystkich celebrytów, znałem wszystkich ludzi, a w pewnym momencie zrozumiałem po śmierci swojego dziadka, że on mi kiedyś powiedział: patrz na innych, nie? Ktoś powie: ale atencja. A ja wam powiem: dostałem zadanie, żeby wszystkie swoje pieniądze, które zrobiłem na fejmie, i wszystkie, które posiadam, które odkładałem przez jakiś czas, żeby rozdać biednym, potrzebującym, samotnym, hejtowanym, ludziom w depresji, ludziom potrzebujących. I moje filmy pokazywały miejsca, w których byłem, w którym pomogłem ludziom, w których zostawiłem pieniądze, bo jest rozłożone bardzo dużo pieniędzy w tej grze, w miastach różnych, dla ludzi inteligentnych. Część osób już dotarło. Jeżeli ty nie dotarłeś, to znaczy, że źle na to patrzyłeś. Może mnie hejtowałeś, albo w tej chwili się ze mnie śmiejesz, że to jest coś popierdolonego. Okej, ale są ludzie, którzy w to zagrali. I powiem wam jedno. W momencie, kiedy mnie posądzono o pomalowanie pomnika Smoleńskiego i narysowania tam dwóch wielkich serc i napisu Love, dostałem ostry wpierdol, aż mi kręgosłup skręcili, dlatego nie mogłem wystąpić na fejmie. Ale do czego zmierzam? Nikt nie stanął po mojej stronie, bo wszyscy myślą, że jestem atencją. A powiem wam jedno, to wszystko była gra Cikady. Jeżeli nie wierzycie, zobaczcie, że finał był 30.03.2019. Czyli jak ktoś spojrzy, to widzi, co? 3301. I o tym właśnie mówiłem. I zobaczcie, co się wydarzyło wtedy na fejmie.
I ogólnie. A to wszystko gra, zabawa i ściemniało zdoba i w ogóle wkręciły się, aha, 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 żarcik. I co teraz? I to ja jestem pierdolnięty? Pozdrawiam was. Kocham was. I to ja jestem pierdolnięty? Kurwa, i to ja jestem pierdolnięty, Wojtek.